Rozpoczynamy kolejny pojedynek. W górnym lewym rogu oczywiście Shadow, czyli Thomas Labrusse, Francuz z teamu Platinum Heroes. No i rywalem Francuza jest oczywiście Polak Spirit na niebiesko, zawodnik teamu Navi, Piotr Walukiewicz. Navi, prawie to samo. Popatrzmy, jak dzisiaj pójdzie drugiemu polskiemu zawodnikowi. Spirit oczywiście jest zdecydowanym faworytem w meczu z Shadownem, ale no, wypadki chodzą po terranach. Zawsze może być różnie, ale gdybym miał przewidywać, no to raczej na Piotra. Nie zagrał źle swojej poprzedniej rundy, a właśnie, jeszcze bardzo ważne jest, no bo już w drugiej rundzie trzeba mówić, co się działo w poprzedniej rundzie, bo to ma niemałe znaczenie. W poprzedniej rundzie Spirit pokonał Strange'a, rosyjskiego Protossa, 2-0. Natomiast Shadown wygrał z DNS-em 2-1, tam było PvP między dwoma francuskimi zawodnikami. No i jednak był lepszy właśnie Shadown. Ostatnio, gdy Piotr spotkał się z tym konkretnym francuskim zawodnikiem, no nie wiem, czy jakby tutaj nie zamikrował lepiej Spiritowy, czy nie rozwalił tej proby. Oczywiście Shadown wie, że jest ekspansja, także może być spokojny, wie, że nie będzie Reapera, a raczej nie będzie go tak wcześnie. Co najwyżej mógłby być taki późny Reaper, ale to jest trochę rzadkość. Więc myślę, że nawet założę, że Reapera w ogóle nie będzie. No ale gdy ostatnio się spotkali, Spirit pokonał Shadowna. Było to w zimowej edycji tego samego turnieju, który teraz mamy. Wtedy było to oczywiście ESL Masters Winter, teraz Spring. Bo się pory roku jednak zmieniają. No w jakichś niektórych turniejach mniej istotnych Shadownowi zdarzało się ogrywać Spirita w Open Cupach oczywiście. Ale w takich ważniejszych imprezach, jak właśnie chociażby ESL Masters Winter czy Homestar Cup 23, Spirit pokonywał Shadowna. I bądźmy tej myśli, że tak pozostanie i dzisiaj też będzie zwycięstwo właśnie Spirita. Nie no, bez problemu. Ładnie SCV-ka uratowana poprzez przesłanie jej do Command Centera, no i wyjście. Też ważne, żeby szybko SCV wyszła z Command Centera, dlatego że Orbital wtedy no, nie może się zacząć tworzyć, a chcemy, żeby Orbital powstał jak najszybciej, żeby robić za chwilę zrzucać muła. Im później by zleciał muł, to są straty ekonomiczne. Dość istotne. Bo w zasadzie każda dobra, taka wysokopoziomowa taktyka terana mocno opiera się na tym, że mamy te muły, że one przynoszą surowce, bo to bardzo, bardzo dużo dają te muły. Także trzeba je robić jak najszybciej, zrzucać jak najszybciej tylko się da, no i dzięki temu cała taktyka może wyjść dobrze. Chciałem tutaj powiedzieć coś dobrego na temat tej akcji Spirita, ale pozostało mi wymowne milczenie. Nie no, nie było tak tragicznie, no jednak zatrzymał wydobycie. W sensie to się i tak opłacało, nie? Nie stracił tego Medivaca i miny numer 2, tylko minę numer 1. Także no w sumie to i tak się udało Spiritowi, ale pytanie, czy jeszcze coś będzie w stanie z tego wyciągnąć. I mamy też ciekawy atak właśnie od tej strony. Pytanie, czy może... O, super! Stalkera zniszczył już na początku. Wiadomo, że ma Blinka Shadow, no ale dopuścił do tego, żeby... Teran mu się tutaj rozstawił. Jest zasięg do Nexusa. Świetnie. Bardzo dobrze. Liberator też tak rozstawiony, że nie wiadomo jak się zblinkować do końca. Czeka na pewno na ruch przeciwnika Spirit. Już widać, że Mariny ściąga tak, aby atakować Stalkery. Na minimapie widzę, jak Medivac leci do Naturala i zakopie te miny nad... O, jak pięknie to... A nie, jednak nie tak łatwo. Co? Okej, wykorzystał obrażenia obszarowe miny, żeby dokończyć Medivaca. Shadown sprytnie to rozegrał, ale tutaj tragedia! Ile on stracił? 7 Stalkerów stracił i Nexusa! O, panie.
A czemu ten Sichang jechał prawą stroną? Przepraszam. A, dobra, w sumie to i tak jest dobrze. I tak jest okej. Okay. Nawet bardzo okej. Okay. Doskonale. Liberator dostał takiego ojcowskiego od Liberatora, no i... I ten padnie, ten Immortal. Też nie warto było. Jeszcze obserwera mu zniszczy. Nie no, miazga, miazga. Ta mina znowu odpaliła. 4 proby. Shadow już to atakuje probami, już tak... Ach, trudno. Poszła krowa, niech idzie i cielak. Dramat. O, słabiutko, słabiutko. Ten początek dla Protosa. Ale go ciśnie. Z każdej strony. Także doskonale dla Spirita. Cały czas na prowadzeniu. Może rozstawić tego Liberatora znowu. Znaczy, no, może lepiej było chwilę poczekać, ale nawet jak go rozstawi, to też nie jest takie tragiczne. O, celuje po probach jeszcze. To też było dobre zachowanie, bo Stalkera by nie rozwaliła dwie proby jak najbardziej. Miazga, totalna dominacja w sumie od już tych 2-3 minut. Czekamy tak naprawdę na... GG od Shadowna. Zaraz pewnie się podda, ale pylonów nastawiał. No liczy na potęgę super baterii, ale ona nie jest aż tak potężna. O, nadchodzi kolos. W sumie może jeszcze tutaj nawet trochę pożyję. Myślałem, że marudery jakoś tam ciałem spróbują podejść do kolosa, ale chyba i tak go przecież nie mogą zablokować, bo on chodzi nad jednostkami. Dobrze, dobrze. Cały czas ogromne prowadzenie, 11 probek zniszczonych. Chodzi na przedpole swojej trzeciej bazy Shadow Spirit. Jak najbardziej zawalczę, przecież tu nie ma nawet pół zeloty, więc czy jakiś adeptki, czy czegokolwiek, więc wszystko otrzymuje bardzo dobre obrażenie od maruderów. Czemu by nie zawalczyć, podokańczać te stalkery? No chyba, że już stoi przy bateriach, to ciężej. Ale Spirit się świetnie bawi, ekspuje, cały czas atakuje. To się bardzo przyjemnie gra z perspektywy Spirita. Banalnie. Ten blink. Handling. On już wiedział, że przegrał, albo nie wiem. Podoba mi się rozwalenie pylona zamiast jednostki Protosa. Dobrze, mamy to. GG. 1-0. I ruszamy. W dolnym lewym rogu Shadow na czerwono, w górnym prawym oczywiście Spirit na niebieską. Alkioni to kolejna mapa. Widać, jak na minimapie sobie zawodnicy poprzepisywali lokacje, czyli miejsca, gdzie zazwyczaj są kolejne bazy zaplanowane. No i potem dzięki przypisanym lokacjom, czyli na przykład przypisuję sobie tutaj i tutaj punkty, jak klikam guziczek, to sobie przeskakuję i potem można łatwo przesłać. Zazwyczaj się to robi między bazami, tutaj, tutaj i tutaj. I można przeskakiwać tak o, między bazami wydobywczymi, zaznaczyć proby, kliknąć ten, przesłać do minerałów. Takie coś każdy w zasadzie progamer na początku robi, a przynajmniej nie znam żadnego, który by tego nie robił. W StarCraft'cie 2. Dobra, są koszary. Rafineria oczywiście u Spirita. Rafineria szybko poszła, to była rafineria najpierw, a dopiero potem koszary, czyli... Może otwarcie pod kątem takiej szybszej fabryki. Może chcę go zaskoczyć wczesnym atakiem Spirit. Taki Tor Rush. Kiedyś Spirit robił rushę z torami.
i mamy całkiem szybką fabrykę oczywiście. Shadow też zauważył, że powstaje ekspansja na wzniesieniu. No to jest ciekawe posunięcie Spirita. Pamiętamy, że na mapie Alkionii, żeby odblokować tę dolną prawą sekcję mapy, trzeba wydobyć właśnie minerał. Czasami tutaj też niektórzy ten minerałek jeden sobie wybierają, bo tutaj też trzeba, no tylko jednym robotnikiem wystarczy i mamy odblokowane przejście. No i zapewne z starporta gdzieś tam ustawi Spirit i spróbuje wcześniej przeatakować przeciwnika. No i bardzo fajnie, bo zawsze to jakiś inny scenariusz na takich turniejach jak ten. Wielu graczy przygotowuje taką taktykę specjalnie pod przeciwnika, specjalnie na jakąś mapę i właśnie próbuje go tak fajnie ograć. No i mamy tego starporta. A tutaj jest baza Protossa. Czekamy na Chronoboosta, który nie poleci. Hamon proby sobie Chronoboostuje, w sumie ciekawe. Ale tak naprawdę i tak Blinka nie będzie w momencie, gdy wjadą Heliony. A Spirity zawsze lubi tego Helion Dropa, tak samo jak Klem na Protossa. Hej, twoi robo. Znane otwarcie Protossów, bardzo popularne oczywiście cały czas. Świetne dla Spirity, bo nawet nic nie podchodzi, nic się nie dowie, co jest grane, no to no świetna sprawa. 3 warp gate'y planuje mieć Shadow za chwilę. No to jedziemy. Spirit? Gdzie on jedzie, tymi heli... A, dobra, tutaj sobie je zapakuję, dobra. Się bałem, że coś tutaj zepsuję. No, będzie dobrze, będzie dobrze. Nawet szybciej zrobi to chyba w ten sposób, niż jakby jechał prawą stroną właśnie i miałby przyjechać tutaj. Chyba tędy jest szybciej tak to zrobić. Jazda, jazda. O, dobrze, bo nawet nie zaatakował budynku, więc rywal nie dostał powiadomienia i wolniej może reagować. W sumie katastrofa dla Shadowna. Heliony wjechały, robią miazgunie z probek. Jaka reakcja późna z tymi stalkerami, jak wolno. O jest. Nawet pół obrażeń nie dostał Spirita. Już 10 probek było zniszczonych dopiero teraz. Jacz. No to w ogóle nie, no o czym rozmawiamy? Spirit przywalił jak inflacja w oszczędności. I mamy 8.21. No. I 23. I na 23 się ten wynik zakończy, ale to jest kapitalny wynik, w zasadzie knockout i czekamy chyba tylko na białą flagę od Francuza. Ja zguniam. Starport wraca. No, tak naprawdę to Shadow może podejść, dostać strzała od tanka i się poddać. Może grać dalej w teorii, ale czego nie zrobi, to szanse są praktycznie żadne. No, odblinkował się. No, to chyba chce wpisać GG jednak. Nie zniszczył tego tanka. GG! GG. Łatwy taki meczek, taki wiecie, taka piątkowa miazga w sumie. Poranna, czy popołudniowa, czy w sumie też wieczorna. Doskonale. Spirit wygrywa swój drugi pojedynek w grupie, więc jeżeli wygra kolejny, to od razu awansuje do fazy pucharowej, do drabinki. I łatwo.